Ostatnio podawałem Wam trzy najlepsze sposoby na obwisłą skórę. W tym filmie chcę Wam przedstawić trzy suplementy, które dodatkowo będą bardzo dobrze wspierać regenerację skóry, więc jeżeli chcesz jeszcze bardziej zadbać o nią, aby była nawilżona, gładka i promienista, to oglądaj ten film do końca. Cześć, nazywam się Łukasz Maryniak i jestem trenerem personalnym, dietetykiem oraz motywatorem. Nagrywam wartościowe filmy na kanał YouTube, dzięki którym chcę zmotywować innych do zmiany stylu życia na bardziej zdrowszy pod względem psychicznym oraz fizycznym. Będę bardzo wdzięczny za zasubskrybowanie mojego kanału, zostawienie łapki oraz komentarza w celu zwiększenia zasięgów po to, aby docierać jeszcze bardziej do osób, które tego potrzebują. A teraz przejdźmy już do filmu, do tematu suplementów diety na skórę. Jako pierwszym suplementem wspierającym naszą skórę i nie tylko, to koenzym Q10. Koenzym Q10 to bardzo ważny składnik, który występuje naturalnie w naszym organizmie i wspiera jego prawidłowe funkcjonowanie. Chociaż kojarzy się głównie z opóźnieniem procesów starzenia, jego właściwości mają znacznie szerszy zakres, ale my się skupimy tutaj tylko i wyłącznie na wpływie koenzymu na naszą skórę. Organizm człowieka produkuje wiele ważnych substancji, których zaczyna ubywać wraz z wiekiem. Tak jest w przypadku właśnie koenzymu Q10, dlatego warto dostarczać go z zewnątrz, na przykład wraz z pożywieniem lub suplementami diety. Przede wszystkim pomaga poprawić gładkość i jędrność skóry oraz wspiera redukcję zmarszczek. Bardzo pomocny jest podczas odchudzania, wtedy kiedy skóra musi się szybko ujędrnić i być w dobrej kondycji, aby ładnie nadążać nad gubieniem kilogramów. Koenzym Q10 to substancja, którą można dostarczyć do organizmu na różny sposób. Chociaż podstawą jest prawidłowo zbilansowana dieta, można wspomóc się odpowiednimi suplementami i tutaj polecam z firmy Vitama Nature, z tego względu, że zawiera aż 90% substancji aktywnych pochodzących z koenzymu Q10, owoców aceroli, witaminy C, witaminy E i selenu. Preparat również odznacza się wysoką czystością surowców i jest wolny od syntetycznych dodatków. Takim drugim suplementem, którym polecam, to kolagen, który poprawia nawilżenie i elastyczność skóry oraz wzmacnia włosy. Kolagen to podstawowe białko strukturalne tkanki łącznej. Stanowi około 30% wszystkich białek w organizmie człowieka. Występuje w różnych tkankach organizmu, a jego podstawową rolą jest łączenie komórek. Z tego powodu uznaje się go za budulec wielu organów, takich jak skóra, zęby, chrząstki, rogówka oka oraz naczynia krwionośne. Kolagen zwiększa odporność tkanek na rozciąganie za pośrednictwem włókien kolagenowych, dlatego stosowanie podczas odchudzania jest tak bardzo ważne. Również tutaj mogę polecić suplement z Vitama Nature, w którym znajduje się aż 98% substancji aktywnych pochodzących z wysoko oczyszczonych bioaktywnie peptydów kolagenowych oraz witamin wspierających ich działanie. Preparat odznacza się również wysoką czystością surowców i nie zawiera sztucznych wypełniaczy. A teraz przejdźmy już do trzeciego suplementu. Takim trzecim ważnym suplementem jest kwas hialuronowy, który przede wszystkim wpływa na intensywne nawilżenie oraz regenerację zdrowszej i jędrniejszej skóry. Kwas hialuronowy występuje w organizmie pod postacią gęstej oraz przeźroczystej cieczy. Jest istotnym składnikiem substancji międzykomórkowej w tkance łącznej, ścianach naczyń włosowatych oraz demosomów. Ponad 50% całkowitej ilości kwasu hialuronowego u człowieka znajduje się w skórze. Jedna cząsteczka kwasu może wiązać nawet do 250 cząsteczek wody, dlatego jest tak bardzo ważny. W tym suplemencie z Vitama Nature znajduje się aż 98% substancji aktywnych, które pochodzą z niskocząsteczkowego kwasu hialuronowego, kwasu bosfeliowego oraz ekstratu owocu z awokado. Czystość surowców zastosowanych w tym preparacie jest wysoka, co wiąże się też z brakiem sztucznych wypełniaczy w jego składzie. Mam nadzieję, że podobał Wam się film. Zapraszam do podzielenia się opinią w komentarzu, co Wy o tym myślicie, zostawieniu łapki w górze, zasubskrybowaniu mojego kanału, no i do usłyszenia w kolejnym materiale. Trzymajcie się, hej!